Hej, witajcie. Dzisiaj jestem w Zara. Znowu robimy mierzenie z Zary. Zara ma naprawdę fantastyczne kolekcje za każdym razem. Także uwielbiam ten sklep, dlatego mierzymy robię bardzo często z tego sklepu. Na dzisiejszym mierzymy, wybrałam 3 sukienki krótkie, spódniczka z bluzeczką, spodnie i jeszcze jedna bluzeczka. Także zabieram się za mierzenie. Pierwszą sukienkę mam już na sobie. Będę ją przy was zakładać, bo ona tutaj jest taka szeroka, ma dość taki duży dekolt. Tutaj ma taki sznurek, który można tak mocno związać i wtedy ten dekolt robi się mniejszy, widzicie? Także dość ciekawie. Bałam się, że ten dekolt będzie za duży, ale po ściągnięciu jest ok. Ta sukieneczka to jest 100% wiskowa i ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona kosztuje 32,99, także nie jest droga. Ja do tego założę takie klapeczki czarne w rozmiarze 38. One kosztują... O! One kosztują 22,99, są przecenione o 50%. 45 funtów, także fajnie. Takie troszeczkę kwadratowe. Fajnie będą wyglądać do tej sukienki, także mierzę. Rozmiar jest ok, mam nadzieję, że będzie widać z daleka. Sukieneczka jest naprawdę bardzo fajna. Już mówiłam, że to jest 100% wiskoza. Ona jest taka mięciutka, rękawy takie szerokie tutaj. Takie szerokie bardzo. Tak z daleka. Tak z tyłu. Jak myślicie? Mi się podoba ta sukienka. Naprawdę mi się bardzo podoba. Jest krótka, ale nie za krótka. Nie lubię takich bardzo krótkich rzeczy. Ale ta jest naprawdę idealna. Bardzo mi się podoba to, że można tutaj tak ściągnąć. Fajnie się układa w biuście. Ten dekolt w ogóle się nie rozchodzi. Naprawdę bardzo wygodna. Czuję się w niej dobrze. Kolory też bardzo fajne. Ja tą sukieneczkę na pewno dzisiaj kupuję, bo mi się bardzo podoba, jest bardzo wygodna, bardzo dobrze się w niej czuję. Mierzę teraz następną rzecz. Mam na sobie kolejną sukienkę. Jest to biała sukieneczka. Tak się prezentuje. To jest 100% poliester. Ja ją ubrałam w rozmiarze S i ona kosztuje 49,99 funta. Już widzę, że ten rozmiar S jest na mnie za duży, jest na mnie za luźna. Wydawało mi się, że ten rozmiar S będzie na mnie dobry, jak zobaczyłam na wierzchu, no ale jest troszeczkę luźna. Ale no nic, zobaczymy jak się prezentuje. Ja założę do tej sukienki takie brązowe klapeczki ze złotymi klamrami, bardzo fajne. Rozmiar 38 i one kosztują 35,99 funta. Mierzę je do tej sukieneczki. Buciki bardzo wygodne. Może nawet wygodniejsze niż tamte czarne. Sukienka bardzo ładna. Taki rękaw do łokcia. Bufiasty. Tutaj jest taka troszeczkę prześwitująca w pasie. Bardzo ładny dekolt. Bardzo ładne przeszycia tutaj też. Tak się prezentuje z tyłu. Tak z przodu. Długość jest idealna, ani nie za krótka, ani nie za długa, przed kolanko. Fajnie wygląda z tymi klapeczkami. Teraz będzie okres komunijny, także taka sukieneczka fajnie by wyglądała nawet na taką imprezę. Zdecydowanie rozmiar XS byłby dla mnie lepszy, bo jednak ona jest za szeroka tutaj w biuście, w pasie. Po prostu jest za luźna wszędzie, w ramionach także. Ostatni look. Mam na sobie kolejną propozycję, bardzo fajna. To jest taka sweterkowa bluzeczka krótka, do tego mini spódniczka w kolorze czarnym. To jest 64% poliester, reszta to bawełna. Ja górę ubrałam w rozmiarze XS i ta góra jest na mnie dobra, a spódniczkę wzięłam w rozmiarze S, bo bałam się, że XS-ka może być na mnie za wąska. Myślę, że ta S-ka jest ok. Góra kosztuje 19,99, a dół 22,99. Tak się prezentuje z daleka. Ja ubrałam do tego te czarne klapeczki. Spódniczka jest z wysokim stanem. Ona jest dość krótka taka, tak z tyłu. Widzicie, taka bardzo króciutka jest. Myślę, że bardzo fajny ten komplecik, bardzo taki seksowny. Bardzo wygodny, fajna ta góra jest. Tutaj z takimi kwiatuszkami i to samo ma spódniczka. Jak myślicie, jak to wygląda? Wygląda fajnie, naprawdę fajnie. Także za wszystko ponad 30 funtów. Nieźle. Fajnie z tymi czarnymi kareczkami.
Wszędzie naprawdę bardzo fajnie się układa. Nic nie ściska, bo to jest takie bardzo sweterkowe. Ta bluzeczka też wygląda bardzo fajnie. Jak Wam się podoba? Mi się podoba bardzo. Różnorodne jest idealnie na mnie, naprawdę. I mierzę teraz kolejną sukieneczkę. Mam na sobie ostatnią sukieneczkę, którą wybrałam dzisiaj. Przymierzam ją w rozmiarze XS i ona kosztuje 59,99, także droższa od tych wcześniejszych. Ona jest taka szeroka. Tutaj widzicie stanik na wierzchu. Ten dekolt jest dość duży. Nie jest zła, jest bardzo ciekawa. Tylko nie wiem co z tym dekoltem. Może można by było sobie tutaj troszeczkę złapać. Może tutaj taką. Troszeczkę niteczką. Takie dość szerokie rękawy. To jest 100% poliester, ale ta sukieneczka ma też w sobie len. Ja myślę, że w tych zdobieniach jest ten len, bo jest takie bardzo mięciutkie. Te zdobienia są prześliczne po prostu. Tak się prezentuje z daleka. Tak z tyłu. To będzie bardzo szeroka, taka luźna, luźna. Bardzo mi się podoba ta sukienka, ale myślę, że musiałabym sobie ją tutaj złapać, żeby to się tak nie rozszerzało. Żeby ten dekolt jednak był troszeczkę zasłonięty, bo jest za duży. Bardziej podoba mi się przód tej sukienki niż ten tył. Widzicie? Z przodu wygląda po prostu przepięknie. Bardzo ciekawe są te rękawy takie szerokie. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja. Jak myślicie, jak to wygląda? Podoba Wam się ta sukienka, czy nie bardzo? Bardzo wygodna, bardzo taka na luzie, bardzo kobieca. Zostały mi do przymierzenia jeszcze bardzo fajne spodnie karmelowe i bluzeczka do tego, także zapraszam Was za chwilę. I mam na sobie już ostatnie rzeczy, które dzisiaj wybrałam. Jest to ta bluzeczka sweterkowa na ramionczkach. Ona ma takie dość długie te ramionczka. Ja ją ubrałam w rozmiarze S i to jest już najmniejszy rozmiar, jaki mają. I kosztuje 17,99. Jestem dość ciekawa. Ja lubię takie sweterkowe bluzeczki. Ta może ma troszeczkę za duży dekolt. Patrzę, czy da się te ramionczka troszkę skrócić. Można by było sobie je tutaj podszyć, żeby ona poszła troszkę wyżej. 17,99, nie jest droga. Piękny kolor, tak z tyłu. Widzicie, te ramionczka są troszeczkę za długie. Mogę wziąć niżej, ale wtedy ona tutaj od razu idzie nisko, w piersiach. Także ja myślę, że te ramionczka są po prostu do skrócenia tutaj z tyłu. Tak z daleka. Ja do tego ubrałam te spodnie w rozmiarze XS i one kosztują 45,99. Te spodnie to poliester, wiskoza, także one są takie mięciutkie, z wysokim stanem. Można jeszcze paseczek do nich założyć. Tutaj mają taką zakładkę z kancikiem. Tak z daleka. Tak z tyłu. Myślę, że spodnie prezentują się bardzo fajnie. One są do samego końca takie proste. Tutaj bardzo ładnie się układają w talii. Jak myślicie? Jak to wygląda? Fajnie wygląda razem z tą bluzką, tylko że ona właśnie ma za duży dekolt. Może dlatego, że ja mam małe piersi, to wygląda, nie mam pojęcia. Ja musiałabym skrócić te ramionczka przynajmniej o parę centymetrów, o tak, i wtedy byłoby ok. Bo ogólnie prezentuje się fajnie razem, te spodnie z tą bluzeczką. Także tak prezentują się ostatnie rzeczy. Przymierzyłam już dzisiaj wszystko, mój faworyt na dzisiaj. Zdecydowanie biorę tą sukieneczkę czarną, bardzo mi się podoba. Jest niedroga, bo kosztuje 32,99 funta. Jest krótka, bardzo ciekawe rękawy, także ja ją dzisiaj kupuję i bardzo podoba mi się ten komplet. Jeszcze się nad nim zastanowię, czy ta spódniczka nie jest za krótka na mnie, ale czułam się w nim naprawdę bardzo dobrze. Fajnie wygląda właśnie do klapeczek. Także nad tym się jeszcze zastanowię. Biorę na pewno dzisiaj tą sukienkę. A ja się z Wami żegnam dzisiaj i do następnego razu. Cześć!